Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejny materiał na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jacob, a ze mną są piłkarzyki Adam oraz Krzywy. Cześć. Drugi raz się mierzymy w tego rodzaju quizie i drugi raz jestem niezwykle zainteresowany, co tam się znajduje, co przekonałeś. Przygotowałeś. No, tak czy inaczej, słuchajcie, bardzo ostatnio wam się spodobał ten materiał, który zrobiliśmy, jaka to jest karta w FIFA, gdzie ja czuję się troszkę pewniej. Chłopaki naprawdę fajnie sobie poradzili i fajnie to wyszło. Czytaliśmy oczywiście komentarze i dzisiaj użyjemy jednej z sugestii, czyli będą tylko ikony. Cofamy się troszeczkę w czasie. Grałeś jakimiś ikonami w FIFA kiedykolwiek? Tak? Jaką grałeś? Bo nigdy nie grałeś futa z tego co wiem. Znaczy grałeś futa. Luis Figo. W drafcie w 19 trochę tych ikon było. Jak nigdy nie grałem w futa? Co to za oszczerstwo? Grałem, miałem swój klub Granica Puńców i całkiem dobrze sobie nim radziłem, doszedłem, co prawda ja mało FIFA grałem, to prawda, przyznaję się, ale doszedłem nim do czwartej ligi jeszcze wtedy, kiedy nie było tego innego sposobu wbijania, bo teraz co jest? No tak, teraz są Division Rivals, to właśnie. Są no, też ligi, ale takie dywizje bardziej. No. Dobra, słuchajcie, jeżeli chcielibyście kolejny odcinek, bo kart jest tyle, że możemy sprawdzać tych chłopaków na prawo i lewo i wymyślać jeszcze inne sposoby. Są jeszcze Yu-Gi-Oh! Duel Masters, Magiki, Pokemony. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a na pewno pojawią się kolejne. Tak czy inaczej, zaczynajmy, bo to ja nie wytrzymam tego. Dobra, panowie, pierwsza runda przed wami. Przypominam, pojawiają się na początku same statystyki, potem pojawia się narodowość, potem pojawia się pozycja, potem... A, to jest jeszcze bardzo jedna ważna kwestia. Wszystkie ikony w FIFA są jakby z klubu ikon, to pewnie wiecie, bo dużo gracie w FIFA. Ja natomiast co zrobiłem, to ten klub ikon zamieniłem na klub, w którym najwięcej występował dany zawodnik. Ok? Mam nadzieję, że każdy to rozumie, już po pierwszym będziecie wiedzieli, o co chodzi. No i tak samo klasycznie, kto pierwszy zgadnie, to ten zdobywa punkt. Gotowi? Tak. Uwaga, 3, 2, 1, poszło. Z jednego szu. Sokrates. O kurde, kaka! Nie zdążyłeś, Adam. Ja, nie kaka. Zdążyłeś. Czemu nie czekałem na klub? Ale a ja chciałem powiedzieć Ronaldinho i tak sobie patrzę, czy tam z pozycją pewnie mi się zgadzało. No, jeżeli chodzi o ten Milan, to on mi kompletnie zaburzył tego Ronaldinho, którego już miałem przygotowanego. Czekałem tylko na potwierdzenie. Najlepiej w ogóle nie myśleć, Barca, albo tak, nie tak, myśleć. Żeby wjechała Barca i potem jak zobaczyłem Milan, zacząłem dopiero odbijać tak, w stronę, tak. Już było za późno. Pamiętajcie, Sokrates jest SPO? Tak, przynajmniej myślałem. Dobrze myślałeś, tak. Natomiast z Brazylijczykami jednak polecałbym chwilę poczekać, bo no, tutaj jakby... No, Adam miał dobrą... Ja widziałem, że chciałeś to powiedzieć, no ale niestety. No na końcu języka. Co jeszcze najciekawsze? Przed chwilą, przed nagrywaniem tego materiału, pyta się mnie, Jacob, czy znam jakieś ikony? Ja mówię, kaka. Oczywiście, na koniec quizu napiszcie, jak wam poszło, a my kolejna runda. Gotowi? Mhm. 3, 2, 1, poszło. Izagi. O Jezus! Del Piero! Chciałem być Del Piero. Ale frajerze, co Piemonte Calcio? Del Calcio właśnie. Alessandro Del Piero nie występował w Piemonte Calcio. FIFA 20 nie ma Juventusu. Szczerze o tym, że jest Juventus FIFA 20, proszę cię bardzo. A w FM jest Zebra. Jakoś tak, nie? Nie wiem co jest, tak, ale w FIFA 20 nie ma Juventusu. Jest Piemonte Calcio i tego się trzymamy. Ale wyszedłem na frajera dwa razy, mając odpowiedź. I znowu widziałem, na że języka. Wiesz, no. Ja jestem największym frajerem w tym materiale. Trzeba powiedzieć, ikony też są troszeczkę trudniejsze. Mimo wszystko, wydaje mi się, ale no to jest fajne. Podnosimy poziom do góry, prawda? 0-0. A co on powiedział w ogóle? Inzaghi? Ja nie wiem, jakby. Nie czekając na klub. No, nieważne, nieważne. Tak czy inaczej, kolejna runda, trzecia, gotowi? Tak. Uwaga, 3, 2, 1, poszło. Lothar Matthäus? Bardzo ładnie! Krzywy, jak tutaj zdobywa punkciki. 1-0, Lothar Matthäus. Bardzo ładnie. Brawo. Uff. Czym się sugerowałeś tutaj? No Niemiec i środkowy pomocnik, to tylko Matthäus przyszedł do głowy. Dobra, gotowi panowie? Tak jest. Kolejne, uwaga. 3, 2, 1, poszło. Kogo tutaj mamy? Oj. Oj. No, obrońca. Puyol. Wleciał, bardzo ładnie, Puyol. Wolałem poczekać na klub. Puyol, Adam, co ty zrobisz? Adam, biała flaga, dobra. Może będzie comeback. No właśnie, pamiętaj Adam, jak ostatnio zaczynałeś, a jak krzywy skończył. Dobra, gotowi? No. Lecimy. O.
Szazegę. Uuu, jak wleciał! Tylko na klub. Tylko na klub. Co kogoś chciałeś powiedzieć? Henry. Wiedziałem, dlatego go nie dałem. Wiedziałem. Thierry Henry. Thierry Henry. Dobra, słuchajcie, bardzo ładnie, no, 3 punkty krzywego, robi wrażenie, bardzo dobrze kojarzy. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak czeka na klub, co? No, już nauczyłem. Dobra, kolejny, słuchajcie, lecimy, karta 3, 2, 1, poszło. Best. George Best. No tak, no Irlandia Północna, jaka legenda jest? Jakaś w ogóle z Irlandii Północnej inna legenda? Nie. George Best, tak jest, zgadza się. Co poszło źle, no u Krzywego poszło wszystko dobrze. Gromi mnie. No ładnie, ładnie. Czyżby, lekko podejrzewam, że jednak to doświadczenie Krzywego z FIFA coś tam pomaga. Ale w tym 20 momencie w ogóle nie grałem praktycznie. No ja jestem... ale trochę ikon jest, w 19 też było. Zaczynajmy kolejną rundę, czy jesteście gotowi? 3, 2, 1, patrzcie na ekran, bo może wam się to przydać. Stoiczkow. Tak, Christo Stoiczkow. Listo Stoiczkow. Bardzo się też jedyny piłkarz chyba z Bułgarii, no tak, który jest w legendach. Berbatow mógłby być? Nie ma Berbatowa, ale właśnie liczyłem na to, że mimo wszystko powiecie Berbatow, no bo tam napastnik miał się pojawić jeszcze. Nie no, Christo Stoiczkow to... Kolejna runda, uwaga. Szewczenko. Teraz wleciał, proszę bardzo. Trzeba. Przechodzimy dalej. No dobra, Krzywy. Koncentracja, tak, bo nie wiadomo jak będzie. Adam, nie ma nic do stracenia, Adam tylko może teraz iść do przodu. Gotowi? Kierując się twoim klubem, Nothing to Lose. Nothing to Lose. Dobra, kolejna runda przed nami. Giggs. Ryan Giggs. Czekaj. Welsh. Rush. Ian Rush. Kurde, ale powiedziałem, no nie, no dobra, powiedziałem za powolił z Welsh, bo powiedziałem na Welsh. Nie. He's Welsh. No to jest Welsh. Walicie. Kurde, czemu mi powiedziałeś całej nazwy? No powiedziałem Ra, powiedziałem Ra. To się pojawił Rush, powiedziałem Rush. No nie, no potwierdziła mi zdjęcie i sylwetka, czy wizerunek Rusha, więc ja mnie zaliczył. Znaczy Krzywy jakby odpada na samym początku. Natomiast no niestety nie mogę przyznać tego punktu, nie, Adam był ale bliżej. Ja to rozumiem. Ja powiedziałem dopiero pełne nazwisko po pojawieniu się twarzy, więc... Ale no tutaj... No ale ta walia to było specjalnie. No tak, to było specjalnie. Tak czy inaczej, nie mamy punktu, ale to była ciężka ikona. Na pewno mamy nadal 5 do 1. Zapomniałem powiedzieć o tym na samym początku, to tak dla waszej informacji nie jest to super istotne, natomiast to są wszystko ikony wersji Prime, bo są 3 wersje w FIFA. Czyli to jest ta ich najlepszym momencie kariery, nie? No ale to mówię, niewiele zmienia. Dobra, lecimy dalej. Gotowi na kolejną rundę? Tak. 3, 2, 1, poszło. Yes. Zdążył Robercika. Przed klubem, no ale ryzykowałeś. Tak, nie, ja powiem szczerze, że miałem w głowie, zanim pojawiła się pozycja Platiniego i tylko czekałem na środkowego pomocnika, żeby sobie to potwierdzić, a pojawił się LP i... No właśnie, Platiniego nie ma w FIFA. Naprawdę? Uwagi na kratki czy na co? A nie mam. Sanki. Nie mam pojęcia dlaczego. No, czy wy naprawdę dzisiaj w formie? Zobaczymy, co będzie dalej. Czy jesteście gotowi? Tak, dawaj. Uwaga, 3, 2, 1 i... No, Jezu, Lineker. Nie. Shearer. Tak jest. Czekałem na klub. 6 do 2, ale Alan Shearer oczywiście. No, Newcastle to od razu było wiadomo, o co chodzi. Natomiast, no, 93 strzałów. Nie, wiesz co, ja się przyznam, po tej fizyczności czekałem na Croucha. A on nie ma ikony, ale no, coś... Nie, to jest kurzat, ale wtedy serio. 93 strzył... Dribbling 78, pace 81, wyobraż sobie takiego dynamicznego Shearera Croucha? I tak zostawić go z Mertesakerem później, o, to ładnie by wyglądało. Dobra, słuchajcie, 6 do 2, jesteście gotowi na kolejną rundę? Jo. Lecimy. Pele, Abedi Pele. O Jezus. Essien? Tak jest! Michael Essien. Essien! Ale nie spodziewałem się, że ma, ale nie wiedziałem, że ma legendę, to chyba teraz dostał. Ikonę. Legendy ikonę. To były w ikonę, słuchaj, ikonę nie jest legendą, ikonę teraz jest zawodnikiem.
No, no Adam cóż, tutaj no, zabrał ja. Gańczyka, ale trzeba... zabrałeś pele, tylko nie tego, co trzeba. No tak, ale trzeba nadrabiać, kurczę, no i dlatego trzeba strzelać za nim no, on. No tak, to prawda, 7-2. No masz jeszcze, chyba już nie wygrasz, ale nadal masz szansę na parę dobrych tutaj strzałów. Zobaczymy, jak będzie do samego końca. Słuchajcie, wytężamy umysły. Gotowi? Tak, tak jest. Oto lecimy, uwaga. Pyk. Maldini. Bardzo ładny. Czekałem na klub. Bardzo ładny strzał. Bardzo. Ja już mówię, tak, to jest Maldini. Ale jego statystyki w FIFA po prostu są nie z tej ziemi. Naprawdę. 86 tempa, 96 obrony. No to jest. To co? Gotów. Gotów? Uwaga. 3, 2, 1. Zbliżamy się do końca. Start. Zidane. No. Tak. Tak jest. 95 driblingu, 96 podań, 92 overall. Strzały. Strzały? No i oczywiście overall, który zobaczyliście też pod koniec, więc tutaj tak. nie było jakiejś podpowiedzi. Natomiast Francuz, Real, Zidane się po prostu kojarzy. No dobra panowie, ostatnia runda przed nami. Czy jesteście gotowi? No dawaj. No to do roboty. Uwaga. Ronaldinho. Rivaldo? Ronaldinho. Bardzo dobrze to skojarzy. Ciekawe, dlaczego nie potwierdziłeś. Myślałem, że to potwierdzi. Nie, chciałem go utrzymać troszeczkę w niepewności, ale faktycznie. Znowu przed klubem chyba strzeliłeś? No. Przed klubem. Mi się skojarzyło, że w 19 miał LS właśnie i... No, czyli, no słuchajcie, tutaj faktycznie pomocna była wiedza, jeżeli chodzi o ikony z poprzedniej FIFA. No, no ale i tak trzeba było to wszystko pamiętać. 9-3, napiszcie po prostu... To była wasza propozycja, także dziękujemy za nią bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że też dobrze się bawiliście. I dajcie znać oczywiście łapkami w górę, komentarzami, czy chcielibyście trzecią wersję na zwykłych kartach albo jakichś kartach specjalnych, które mógłbym tutaj przygotować, bo ja się bawię bardzo dobrze. My również. Ja po prostu robiąc te quizy mi się to... Nie wiem jak Adam, ale ja się dobrze bawiłem. Nie, też się dobrze bawiłem, ale będę płakał się. Będzie ciężko. Oczywiście subskrybujcie Piłkarzyki, link na dole w opisie. No i co, widzimy się następnym razem. Wielkie dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.